mamy do czynienia tak naprawdę z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. W pełnym, no tak, według, tylko dlatego nie zdajemy sobie z tego często sprawy, że ta rewolucja jest prowadzona według innej strategii niż ta, którą my znamy. Bo my znamy strategię bolszewicką, która się składała z trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, to znaczy likwidacji własności prywatnej, masowego terroru i masowego duraczenia. Nie można powiedzieć, żeby nie przyniosła rezultatów, no przyniosła przerażające rezultaty, ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym współcześnie odstąpiono od tamtej strategii na rzecz strategii, którą zaproponował właśnie Antoni Gramsci jeszcze w latach 20. XX wieku. Antoni Gramsci uznał, że głównym polem bitwy rewolucyjnej powinna być sfera ludzkiej świadomości, czyli kultury. W związku z tym w tej strategii na pierwszy plan wysuwa się masowe duraczenie, które się dokonuje przy pomocy piekielnej triady państwowego monopolu edukacyjnego, mediów i przemysłu rozrywkowego. Narzędzia terroru są stworzone, ale nie są używane w skali masowej z dwóch powodów. Po pierwsze, że masowe duraczenie przynosi znakomite efekty, co widać. Co widać. Po drugie, ze względu na pewną przezorność, o której mówił jeszcze w Księciu, właściwie pisał Mikołaj Machiavelli. On powiada tak. Okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Dlaczego? Dlatego, że żeby nie płoszyć potencjalnych ofiar, bo terror to nic przyjemnego, ale ma jedną zaletę. Człowiek poddany terrorowi wie, że jest terroryzowany. On to wie. Zdaje sobie z tego sprawę. Czeka, kiedy terror zelżeje, kiedy terror ustanie, ale myśli po swojemu. Czasami nie przeżyje tego, czasami wychodzi z tego tak poobijany, że już ma wszystkiego dosyć, już nic nie chce, ale myśli po swojemu. Natomiast człowiek zoperowany przy mocy tej piekielnej triady, on nie wie, że został zoperowany, on myśli, że to wszystko naprawdę. Nie zdaje sobie sprawy, że żyje w rzeczywistości podstawionej. Już sobie nie zdaje z tego sprawy. I ta strategia przy pozorach łagodności, ona jest groźniejsza, bo ona jest podstępna, bardziej podstępna. Tamta jest chamska, brutalna, a ta jest bardziej podstępna, stwarza pozory łagodności. I mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną. Bo to strategie rewolucyjne się zmieniają, ale cel rewolucji komunistycznej się nie zmienia. Celem rewolucji komunistycznej jest wyhodowanie człowieka sowieckiego. Czym się różni człowiek sowiecki od normalnego człowieka? Tym, że wyrzekł się wolnej woli. To jest istota człowieka sowieckiego, że on się wyrzekł wolnej woli, żeby partia za niego myślała, żeby partia za niego decydowała, nie wiem, UB, ale już nie on. Ale już nie on. Kolektyw, żeby za niego decydował. I w związku z tym człowiek sowiecki nie może żyć w normalnym świecie, dlatego że w normalnym świecie trzeba dokonywać samodzielnych wyborów. Pójdę w lewo albo w prawo i to sam muszę zdecydować, co zrobię. Żadna partia mnie w tym nie wyręczy, żaden kolektyw mnie w tym nie wyręczy. W normalnym świecie. Dlatego drugim celem rewolucji komunistycznej jest stworzenie człowiekowi sowieckiemu takiego sztucznego środowiska, w którym on mógłby żyć. To jest państwo totalitarne. Tym sztucznym środowiskiem jest państwo totalitarne, które się charakteryzuje między innymi tym, że nie toleruje żadnej władzy poza własną. A więc na przykład władzy rodzicielskiej, bo to też jest władza i w dodatku autonomiczna względem państwa. No to co mamy? Mamy na naszych oczach się dokonuje likwidacja władzy rodzicielskiej. W Europie to jest dalej zaawansowane niż tu, bo tam już właściwie władzy rodzicielskiej nie ma. Został tylko obowiązek alimentacyjny. Natomiast władzy już nie ma, bo jeżeli się w stosunki między rodziców i dzieci wprowadza urzędnika, który ma ostatnie słowo, to już władzy rodzicielskiej nie ma. Jest tylko atrapa,
którą można porównać do orła wypchanego. On ma wszystko to, co taki żywy orzeł, i skrzydła, i dziób, i szpony, ale nie lata. Ale nie lata. A poza tym jest całkiem taki sam, jak i tamten. Ale nie lata. Władza, państwo totalitarne nie toleruje władzy religijnej, bo to też jest władza i powinna być autonomiczna względem państwowej. I wreszcie państwo totalitarne nie toleruje jeszcze jednej władzy. Właściciela nad własnością. Nie toleruje. No to co mamy? Jeżeli na przykład w Polsce właściciel posesji na własnym terenie nie może ściąć drzewa, które sam zasadził, no to jest właścicielem czy nie jest? Musi urzędnika pytać o to. No to własność też się zaczyna przekształcać w taką atrapę podobną do orła wypchanego. No niby jesteś właściwie, właśnie nic ci nie wolno. Ja to się zetknąłem z tym jeszcze za komuny, ale nie w Polsce, tylko we Francji. A Maurycy jest identycznie to samo. No to ja tu nie będę się wypowiadał z amerykańskich znukach, ale we Francji pracowałem na winobraniu. Jak to się wtedy pracowało za komuny? I przyjechaliśmy do pracy na winnicy, a ten patron udzielił nam instrukcji takiej, był piękny urodzaj. Mówi, proszę tylko najładniejsze te grapy zbierać, a resztę obcinać i niszczyć tak między rzędami tych winorośli, żeby było widać, że są zniszczone. No to my żeśmy się zastosowali tej instrukcji i w przerwie mówię do niego, panie, no co pan robi, na miłość boską? Przecież zniszczyliśmy panu połowę zbioru, pan nam jeszcze płaci. On mówi, no tak. No tak, taki wściekły. Mówi, no tak, bo ja mam tu wyznaczony limit wydajności 50 hektolitrów z hektara. Jakbym przekroczył to i to się wydało, jakbyście tu nie zniszczyli, to bym przekroczył, to by mi taką karę dosolili, że musiałbym te winnice sprzedać. Ja mówię, a któż to panu ten limit wyznaczył, że 50, a na przykład nie 55? A on mówi, dostałem z gminy taki limit. A mówię, gmina skąd wie, że 50? Mówi, nie wie. Oni dostali taki limit z Departamentu Saony i Loary. A Departament Saony i Loary z Ministerstwa Rolnictwa w Paryżu, a Ministerstwo Rolnictwa z Brukseli, bo produkcja gwina już wtedy była kwotowana w Unii Europejskiej. Otóż w czym ja brałem udział? To była realizacja komunistycznego ideału Hilarego Mińca, który był jednym z trójki takich wszechmogących Żydów, których Stalin przysłał do Polski, żeby nas stresowali do komunizmu. Hilary Minc był dyktatorem gospodarczym Polski i miał ideał gospodarczy, plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. No to właśnie to we Francji, z tym się zetknąłem, to realizowałem, plan brukselski doprowadzony do każdego stanowiska pracy. Stanisław Michalkiewicz jako parobek na winnicy wykonywał to, te dyrektywy. Od co? Więc ideał komunistyczny został zrealizowany tam, w Polsce jakoś aż tak nie. Nigdy, a tam został. Przynajmniej w sektorze rolniczym.